Wie o mnie wszystko. Więcej niż rodzina, więcej niż najlepsi przyjaciele. Jest przy mnie stale, muszę go widzieć, czuć. Ale nie zastanawiałam się nigdy, z czego jest zrobiony. W moim smartfonie rozciągają się dziwne krajobrazy. I jest tu bardzo gorąco. Są tu minerały odporne na wysokie temperatury. Cyna, wolfram, tantal, a nawet złoto. Aby to technologiczne cudo mogło działać, potrzeba 20 do 30 różnych metali. Jak myślisz, skąd pochodzą te wspaniałe minerały? Niełatwo to sprawdzić, bo tylko nieliczni producenci ujawniają, gdzie pozyskują surowce. Ale jest duża szansa, że zostały wydobyte w krajach objętych konfliktami zbrojnymi, takich jak Birma, Kolumbia czy Kongo. Być może pochodzą stąd. Bienveni cieszył się, że może pracować w kopalni, bo zarabia się tu więcej niż pracując w polu. Ma 13 lat i wierzy, że uda mu się zarobić tyle, by zapłacić za szkołę, a może nawet kupić rower. Ale kopalnię kontroluje grupa uzbrojonych mężczyzn. Aby Bienveni mógł tu pracować, musi im płacić haracz. Wkrótce zapewne inna zbrojna grupa przejmie kopalnię i jeśli Bienveni nie zginie w czasie ataku, to z pewnością zostanie ograbiony. I ma jeszcze jeden problem. Prawie nikt nie uprawia już ziemi, więc żywność musi być sprowadzana, a jej ceny stale rosną. Dlatego zarobek w wysokości 2 dolarów dziennie, który wcześniej wydawał mu się fortuną, teraz nie starcza nawet na jedzenie. Więc Bienveni robi to co inni. Żyje na kredyt. Stał się jednym z tych, których nazywa się sowami, bo żyją w ciemnościach i prawie nie śpią. Felicite ma 14 lat i przenosi na głowie 25 kg minerałów. Musi przejść długą drogę z kopalni do wioski, gdzie skupują surowce. Po drodze zedrą z niej haracz, a czasem pobiją lub zgwałcą. Uzbrojeni mężczyźni zawsze chcą tego samego, niezależnie kim są – odbierać. Dzięki minerałom zawsze mają co odbierać. Dostają znacznie więcej niż ci, którzy wydobywają, noszą czy uczciwie skupują. Te pełne cierpienia i niesprawiedliwości historie są wyryte na naszych smartfonach, tabletach, laptopach, pralkach, ekspresach do kawy, odkurzaczach, samochodach, urządzeniach medycznych czy żarówkach. Sprzedaż minerałów wciąż finansuje zbrojne grupy w wielu miejscach świata, niszcząc społeczności, które los obdarzył ziemią zasobną w cynę, tantal, wolfram czy złoto, nazywane nieprzypadkowo minerałami konfliktu. Miliony ludzi zginęły w wojnach domowych w znacznym stopniu finansowanych przez nielegalny handel tymi surowcami. Domagajmy się od Unii Europejskiej skutecznych przepisów, które sprawią, że minerały będą źródłem dostatku, a nie przemocy.